Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Podczas II wojny światowej zdarzyła się pewna niezwykła rzecz, bo pewnego dnia spotkali się żołnierze amerykańscy i żołnierze japońscy. I jedni i drudzy mieli wojskowy przydział jedzenia. I właściwie teoretycznie to wojskowe jedzenie było takie same, dlatego że i Amerykanie, i Japończycy mieli racje żywnościowe w puszkach. Ale w rzeczywistości to, co się kryło wewnątrz tych puszek, smakowało zupełnie inaczej. A najkrócej mówiąc, wszystko, co mieli Japończycy, było pyszne. A wszystko, co mieli Amerykanie, szczególnie w porównaniu z tymi japońskimi puszkami, było po prostu okropne. I nie dlatego, że Japończycy mieli inne dania. Tylko sekret ich pysznego jedzenia polegał na tym, że do tych japońskich puszek dodano wyciągu z pewnego bardzo specjalnego japońskiego wodorostu. Ten wodorost miał takie magiczne właściwości, że poprawiał smak wszystkiego, do czego został dodany. I nie dlatego, że sam smakował jakoś wyjątkowo, tylko wprost przeciwnie. Ten magiczny wodorost właściwie nie smakował, tyle że potrafił spotęgować smak każdej potrawy, do której został dodany. I to był przodek glutaminianu sodu. Dlatego, że glutaminian sodu ma tę samą właściwość, czyli daje wrażenie mocniejszego i wrażenie bardziej przyjemnego smaku. Ale jest pewna gigantyczna różnica pomiędzy wyciągiem z wodorostu, który był używany w Japonii 100 lat temu, a syntetycznym glutaminianem sodu, który jest zrobiony przez naukowców w chemii, w laboratorium chemicznym na wzór tego wodorostu. I różnica polega na tym, że japoński wodorost i wyciąg z tego wodorostu jest naturalny i zdrowy, a glutaminian sodu jest syntetyczny i niezdrowy, a dokładniej rzecz biorąc, glutaminian sodu jest uznawany za coś, co się nazywa ekscytotoksyna. I to jest w ogóle fascynujące pojęcie. I na szczęście współczesna nauka śledzi losy wynalazków naszej cywilizacji i chociaż z pewnym opóźnieniem, to jednak jest w stanie ostrzec przed niebezpieczeństwem, które się kryje w niektórych z tych wynalazków. I tak właśnie jest z ekscytotoksynami, które nazywają się bardzo akuratnie do tego, czym są, dlatego że to są takie substancje chemiczne, które przenikają do ludzkiego mózgu i tak mocno stymulują komórki nerwowe, że te komórki nerwowe zaczynają drżeć, podskakiwać coraz mocniej, tak bardzo, że same nie są w stanie powstrzymać tego drżenia i z wyczerpania po prostu giną. Czyli ekscytotoksyna to jest taka substancja, która atakuje komórki mózgowe, zmusza je do nadmiernej aktywności, która je zabija. A im mniej masz komórek mózgowych, tym trudniej ci się myśli, tym bardziej nie możesz się skoncentrować i zapamiętywać i się uczyć. Na razie głośno jeszcze się o tym nie mówi, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu i dlatego właśnie uważam, że nasza cywilizacja zachodnia po prostu stoi na głowie. Jeżeli karmi nas rzeczami, które powodują, że jesteśmy mniej sprawni umysłowo, mniej inteligentni, mniej bystrzy, a tak właśnie działają ekscytotoksyny, i tak właśnie działa glutaminian sodu, który jest dodawany do prawie wszystkich gotowych produktów żywnościowych po to, żeby one lepiej smakowały, ale jednocześnie z tym mocniejszym smakiem prowadzą do unicestwienia komórek mózgowych odpowiedzialnych za naszą zdolność myślenia. I czy to nie jest jedno z największych kłamstw naszej cywilizacji? Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pawlikowska. When I was young, it seemed that life was so.